Przepraszam. Według moich źródeł byłeś ostatnio w magazynie. Czy przypadkiem przekazałeś podejrzany kit załadunkowy dla niejakiego pana Taxa? Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Mass Effect 2. Tak jakoś dziwnie kolega do nas wystartował na początek tego odcinka. Wróciłem tylko na Ilium. Przekazałeś podejrzany kwit dla niejakiego pana Taxa. Wyglądał podejrzanie, więc przekazałem go dalej. Jestem przedstawicielem pana Taxa. Jestem ci bardzo wdzięczny. Zechciej przyjąć to w darze za zwrócenie jego uwagi na nieprawidłowości przewozowe. O proszę, czyli warto było to puścić dalej. No ładnie. Co się stanie z agentką, która oszukiwała Taxa? To zależy, jak szczere będą jej przeprosiny i jak bardzo chce naprawić swój błąd. Okej. Pomóc coś jeszcze w tym? Potrzebujesz pomocy w znalezieniu osoby, która oszukała Taxa? Dziękuję, ale to nie będzie konieczne. Pan Tax wykona kilka uprzejmych telefonów. Miejmy nadzieję, że obędzie się bez konfrontacji. Miło było pomóc. Cała przyjemność po mojej stronie. Miłego dnia. W życiu bym nie pomyślał, że kroganie mogą być tacy mili. Prawość, egoizm. Co to jest 1500? W życiu bym nie pomyślał, że kroganie mogą być takimi dusigroszami. Dziady. No dobra, ale wracamy, bo mamy tutaj kilka rzeczy do załatwienia. Tam ulepszenia do kupienia. Z Liarą do pogadania, Sony, no i może ktoś nowy z ekipy tu będzie chciał coś więcej powiedzieć, bo no mamy naszą, no właśnie, jest nasza tajna broń na Sonie, jakby miał opory lecieć z nami, no to zobacz kogo mamy na pokładzie, nie? A my mamy słabość do Asari, Sonia. Jak możesz spekulować na prefabrykatach po tych atakach na ludzkie kolonie? Nikt nie chce z nami tu pogadać? Kurczę, zabraliśmy je specjalnie tutaj na rozmowy i nic z tego? No dobra, ale nim skoczymy do Sony. Musisz jak najmniej nagrzewać. O. I działać szybko. To lećmy do baru zobaczyć, co się tu stało. Teraz gadana miejscówka, ale no właśnie. Naprawili naszego kolegę? Dzień dobry. Cholera, to zwykłe nieporozumienie. Powtórz to przed sądem. Mam twoją próbę wymuszenia zarejestrowaną na 4 niezależnych widach. Zostałam oszukana. Powiedzieli mi, że zgodziłaś się na sprzedaż. Zabierz ją, zanim każe barmance ją wyrzucić. Oj, no ale co zniżkę mamy, to nasze, tak? Ale co się stało? Jeśli to ktoś czeka na nas? Co robić, to może po pracy obejrzymy razem jakiś... Tam widy. Witaj z powrotem, skarbie. Czego sobie życzysz? Tylko nie seksu. Właśnie umyłam bar. To chyba to wszystko. Tylko się rozglądam. Cała przyjemność po mojej stronie. Bar? Jacob, o! Asari są podobno bardzo rozwinięte. I tak to wykorzystują? Pieniądze dają władzę. Zawsze tak było i będzie. To nie jest szczyt rozwoju Asari. To tylko twarz, którą pokazujemy galaktyce. Nic więcej. Fajnie, że oni jeszcze mogą między sobą rozmawiać, ale to w takim razie na całym Ilium są miejsca, gdzie możemy pogadać z naszymi towarzyszami. No, Kondrat, a ty co? Co się stało? Tajna policjantka z kiosku z bronią została właśnie aresztowana. Czemu to jest... Zdemaskowały się? Nie, no nie będziemy to tam robić, ona też się podszywała. To była prowokacja, ale czemu to kłamstwo jest dobrą drogą? No dobra, ale jak jej skłamaliśmy, to jemu też możemy. Ona nie była policjantką. Była tajną agentką komórki terrorystycznej. Gdyby nie ty, nigdy bym tego nie wykrył. Serio? Serio. Znakomita robota, Konrad. A teraz wróć do domu, bardzo cię proszę. Teraz już ja się tym zajmę. Jasne, Shepard. I dzięki. Dobrze, że do nas wróciłeś. Shepard, ale prawość. Przyznam, że ten podział prawość, egoizm nie do końca czuję, bo chyba lepiej by było mu powiedzieć, że został wykorzystany. Znaczy, to jest inny problem. Nie wiadomo, jak twórcy gry do tego podejdą. Bo może się okazać, że jakbyśmy mu powiedzieli, że został wykorzystany, to albo by sobie odpuścił dalsze działania, albo chciałby pokazać, że jednak się do tego nadaje. I tak samo może być tutaj. Pomógł, poprosiliśmy go, dobra, wracaj do domu, już nie rób rozruby, posłucha nas,
bo się polubiliśmy i wróci do domu, nie będzie robił rozrób. Albo może stwierdzić, że skoro raz mu się udało, no to będzie dalej działał pod przykrywką, co jest dla niego niebezpieczne. A chyba, że to jest prawość, że to jest dla niego niebezpieczne i może zginie, nie? Tak samo z naszą koleżanką, Eleonorą, ale ona nie daje mi spokoju. Chyba pierwszy taki wybór, który tak bardzo nie daje mi spokoju, bo... Przyznam, że dumałem nad tym, jak się sprawy mają, to nim wejdziemy pogadać z Sonią. No to miałem taki problem, że teoretycznie usłyszeliśmy wcześniej od gościa, że no wszystkie te panie zaćmienia mają mundur dopiero jak kogoś zamordują. Więc nasza koleżanka miała mundur, a to by oznaczało, że kogoś zamordowała. Ale ciężko mi było uwierzyć gościowi w taką historyjkę, znaczy ciężko mi było uwierzyć w historyjkę z ust gościa, któremu zależało, żeby wybić wszystkie kobiety zaćmienia, no bo zagrażały mu, więc to mogła być też taka bajeczka z jego strony, żebyśmy my faktycznie myśleli, że są morderczyniami. No, później sprawa się nieco wyjaśniła, ale było już za późno. Może ją jeszcze gdzieś spotkamy w przestworzach. No cześć. Shepard, jak dobrze cię znowu widzieć. Dziękuję, że zdobyłeś dla mnie dane, Shepard. Proszę, to niewiele, ale może przyda ci się podczas misji. Pamiętasz handlarza cieni? Dzięki tym danym może zdołam znaleźć pakiety informacji od jego agentów. O, kto to jest? Ścigacie? Czemu tego chcesz? Jesteś po jego stronie? Co, jak, tak, co? Mam za dużo na głowie. Przypomnisz mi, kim jest handlarz cieni? No to wiemy. To najpotężniejszy i najbardziej niebezpieczny dealer informacji w galaktyce. Nikt nie wie, kim jest naprawdę. Spekuluje się, że to w rzeczywistości grupa dealerów działających pod wspólną nazwą. Uciekasz przed handlarzem cieni? Mogę ci pomóc. Właściwie należałoby raczej powiedzieć, że to handlarz cieni ucieka przede mną. Zetknęłam się z nim niedługo po twojej śmierci. Od tamtej pory robię wszystko, żeby go dopaść. Te dane mi w tym pomogą. Mam nadzieję, że ci się uda. Masz obsesję? Co się wydarzyło? Pomogę ci, no właśnie. Nie możesz się do mnie przyłączyć, bo ścigasz handlarza cieni. A jeśli pomogę ci go znaleźć? Przykro mi, Shepard. To nie działa w ten sposób. Muszę znajdować wskazówki, wyłapywać informacje. Muszę pracować. Nie będę mogła tego robić na Normandii. Bardzo żałuję. Możemy to robić... A nie o tym mówisz? Okej. Okay. Dobrze, ładne masz biuro. Co się wydarzyło? Nie pamiętam, żebyś kiedykolwiek chciała kogoś zabić z zimną krwią. Co ci zrobił handlarz cieni? Mój przyjaciel i ja wykonywaliśmy zlecenie. Złapali nas ludzie handlarza cieni. Tylko ja zdołałam uciec. Nie wiem, czy jeszcze żyje, czy go przesłuchują, ale muszę go znaleźć. Zawdzięczam mu życie. I muszę sprawić, by handlarz cieni zapłacił za to, co zrobił. Daj znać, jeśli będę mógł jeszcze coś dla ciebie zrobić. Dzięki, Shepard. Tak zrobię. No dobrze, czy mogę ci jeszcze jakoś pomóc? Co u ciebie? Jak ci idzie praca? Dane, które mi dałeś, były niezwykle cenne. Dzięki nim mam swój cel. Handlarz cieni ma na Ilium kilka kontaktów. Najpotężniejszy z nich jest nazywany Obserwatorem. Zabicie Obserwatora przybliży mnie do handlarza cieni. Przydałaby mi się twoja pomoc. O! Powiedz, jak mogę pomóc? Twoje dane wskazały mi zapisy tworzone przez agentów handlarza cieni. Zostały wymazane, ale może uda się odzyskać przynajmniej część z nich. Handlarz cieni jest ostrożny. Znane są tylko tytuły i rasy jego agentów. Moje informacje wskazują, że obserwatorem jest jeden z pięciu agentów. Turianin, Salarianin, Kroganin, Batarianin albo Wocz. Jeśli uda ci się zawęzić tę listę, będę wiedziała, gdzie uderzyć. Masz dokładniejsze dane na temat tych agentów? Niestety nie. Mamy szczęście, że Nyxeris dowiedziała się aż tyle. Cieszę się, że mogłam pomóc. Te dane to nasza jedyna szansa na ustalenie, który z nich jest obserwatorem. A jeśli będziemy za długo zwlekać, wszyscy znikną. Pójdę z nimi porozmawiać. Zdobędę dla ciebie to imię. To delikatna operacja, Shepard. Jeśli spłoszysz jednego agenta, inni się ukryją i stracę swoją szansę. Liara ma rację. Żeby uderzyć, musimy zdobyć wystarczająco dużo dowodów. I to szybko. Potrafię sobie radzić z przemocą, Shepard. Potrzebuję twojej pomocy w zebraniu danych. Nie zrobię tego i to jest niby ta dobra ścieżka. Pewnie zajmiemy się tym, no w końcu Liara.
Zrekonstruuję dane i powiem ci, czego się dowiedziałem. Dziękuję, Shepard. Kiedy coś znajdziesz, odezwij się do mnie na kanale radiowym, którego dawniej używaliśmy. Nie mogę ryzykować osobistego udziału. Do zobaczenia, Liaro. Do zobaczenia. To jeszcze do niej wrócimy. Znajdź fragment danych. Pomóż Liarze. A później, ale czemu później? Porozmawiaj później, dowiedz się. Prawość. Tu pokaż, ile kredytów idzie na 2000. To już nam więcej ze złodziejstwa wpada tych kredytów. Masz coś dla nas? Witaj, komandorze Shepard. Liara ucieszy się na twój widok. Okej. Okay. Na razie. Oczywiście, komandorze. Oczywiście, komandorze. No dobra, spójrzmy na nasz dziennik. Co tu jest? Obserwator. Znajdź fragmenty danych nadających się zhakować. Dobra. I grzechy ojca. Grzechy ojca. No to myślę, że polatamy jeszcze na Ilium, bo chcielibyśmy i tak wbić tam dalej. O, zhakuj tuż tutaj. Wybierz segment kodu. Okej. To nie ten. Dobra. O nie, ale nas spakowali. Na minę! I jeszcze raz. Ale mam nadzieję, że można tak. Na szczęście te bez pieniędzy można hakować wiele razy. Ale tak by poziom trudności się zwiększył tych. Także. A moment, to nie to. No, tak jakby no, można było wejść w ścieżkę, z której nie ma wyjścia. Tak to widzieliśmy przed momentem. A? Więc trzeba uważać. Trzeba się dużo bardziej rozglądać. Nie tylko po kolorkach, ale również... żeby nie odciąć sobie drogi ucieczki z tego kodu. Być może to wraz z czasem to gdzieś ten poziom rośnie. Punkty danych. Handlarz Worczów nie życzy sobie więcej kontaktów z Salarianinem. Z Salarianinem jest więcej szkody niż pożytku. Obserwator zaleca zabójstwo, ale ona może być po prostu uprzedzona. Mam nadzieję, że to nie my będziemy musieli rozkminiać te dane. Niech sobie Liara to rozszyfruje. Handlarz Worczów nie życzy sobie więcej kontaktów z Salarianinem. Okay. Aha, nie. Muszę zdobyć więcej danych. Odezwę się do ciebie. O nie. Dziękuję. Daj mi znać, na co trafiłeś. Ale te dane, a będziemy mogli sobie... To musimy wszystkie dane ściągnąć teraz. Hakuj terminal. Najgorzej. Kurczę, uciekło nam u góry właśnie jedno. Jest tutaj ponownie. Niebieskie tu. I to. Gorzej, że będziemy musieli sobie to poukładać do kupy jakoś. Turiański kontakt dobrze pracuje z handlarzem. Obserwator mówi, że odwołuje zlecenie na niego ze względu na trudności z dotarciem do handlarza na inne sposoby. Ja to myślę, że i tak zbierzemy najpierw wszystkie punkty danych, bo teraz to ciężko nam cokolwiek wnioskować tak na szybko. No o, i proszę. Hakuj terminal. Zwiewajcie, knojki. Porzućcie swoje plany kolonizacyjne. To obrzydliwe. Zarabiasz na tym, że ludzie się boją. Zgadza o, się. Znowu chcieli nas tu wpakować. Za to twoje udziały właśnie poleciały na łeb, na szyję. Cholera. Tu trójeczka będzie dwójeczka pewnie. Chyba, że i tak dostajemy. A jedyneczka. Handlarz próbował zabić Batarianina, twierdząc, że nienawidzi tych, co trzymają niewolników, ale ludzie walczyli raczej o pieniądze. Radzę uważać. O, pieruny, ale oni mają tutaj tych... Dobrze, bo to będzie taka grubsza rozkmina. Kto jest kim? Wyświetl dane, ale coś tu jeszcze wydaje mi się, że... Bo chyba, że to, co tam widzieliśmy, już zhakowaliśmy. Dobra. Pewnie to, co nam się wyświetlało, to było gdzieś dalej. Fakty jak fakty. Powinnaś robić to, co ja. I tu już nic nie ma. Nastraszać ludzi. To nie ja zaatakowałam te kolonie. Ja tylko śledzę trendy. A to proszę. Technologie. Kiosk. To najlepszy produkt w kiosk, Samara. Ale stymulatory nerwowe na pewno są kompatybilne z moim kombinezonem i z fizjologią Asari. Bez dwóch zdań. Sama używam tego modelu, proszę pana. Ach. Tak? Od tutejszych mieszkańców wymaga się, żeby poświęcili swoje poglądy i przekonania w zamian za bezduszną tożsamość korporacyjną. Rozumiem, że dla niektórych takie życie może być atrakcyjne, ale ja do nich nie należę. Skoro nie, to nie. Lecimy dalej.
Lecimy dalej szukać tych komputerków. O, o, widziałem, zhakuj terminal. Wszystkie są tu w pobliżu? To będzie razem 116 420 kredytów. Kolego, nie chciałbyś nam pożyczyć tej kasy? O, jasne, tak. Muszę tylko gdzieś zadzwonić. Powinienem sprawdzić najpierw gwarancję. Potrafi rozmawiać z klientem. Dane 3. Zadaje zbyt wiele pytań. Obserwator zaleca usunięcie go, tak by wyglądało to na dzieło zabójcy lub salariańskiego kontaktu. No dobra, ale brakuje nam w takim razie co najmniej jeszcze jednej partii danych. Nie wiem, czy powinniśmy szukać w barze, czy może pójść w ogóle do tego drugiego centrum handlu, gdzie i tak mieliśmy kupić ulepszenia, więc no, spojrzymy tu w bar, ale raczej nie ma nic do hakowania. Przenieśmy się w... A może jednak, proszę bardzo. To jaki numer tu będzie? Okej. Okay. Nie, okej. Okay. O, o, żeby znowu nie było powtórki z rozrywki z tymi czerwonymi polami. Nie, okej. Okay. Albo nie widzimy czegoś w kodzie. Też to wydaje się być okej. Okay. Mam wrażenie, jakby ten kod był lekko przesunięty. Coś to namieszali. Albo starość już. Oczy nie te. Analiza nie te. Będzie dwójka, czy coś dalej? Dwójka. Wygląda trochę, jakbyśmy mieli komplet danych, ale wolę się przejść jeszcze po całym pokładzie i zobaczyć, czy czegoś nie ma. I szóstki. Przemytnik zamówca odmówił współpracy z worczami ze względu na brak zaufania. To dziwne, że tacy jak oni mają jeszcze jakieś opory. Więc wracamy. Wracamy do miejsca, gdzie mieliśmy kupić ulepszenie i zobaczymy, czy nie ma terminali po drodze. Boże, szukamy. No dobrze. Nie powinnaś podchodzić do tego poważnie? My też. O, ochrona przed obrażeniami, tego szukaliśmy. Siła rażenia pistoletu maszynowego. No to jest fajne, ale nie stać nas na to. A tu premia drużynowa plus 40% do tarcz, barier i pancerzy wydaje się być całkiem okej. Okay. Wszystkim członkom drużyny to zakładam, że nam również to pomoże. Więc kup, tylko... A nie, dobra, jest cena ze zniżką. Hej, mam na karku 6 dych i w końcu wyprowadziłam się od rodziców. O. Dziewczynom z zaćmienia nigdy nie brakuje towarzystwa. Możesz zginąć. A co z tobą? Mam prawie 20 lat, średnie parametry genetyczne. A mój klan ma niewielkie wpływy. Na dobry kontrakt reprodukcyjny będę potrzebował pieniędzy. Tak to tu działa, kontrakty reprodukcyjne. No cóż, zobaczmy jeszcze, jak jesteśmy w tym miejscu. No nie ma więcej terminali, więc chyba na bazie tych 5 musimy podjąć decyzję. Ale tu jest nasza stara znajoma, Shilaila. Shepard! Pewnie mnie nie pamiętasz. Jestem Shiala. Spotkaliśmy się na Feros podczas ataku getów. Saren oddał mnie w niewolę Torianowi, a ty zabiłeś to stworzenie i uwolniłeś mnie. Obiecałam, że pomogę w odbudowie nadziei Zu. Właśnie z tego powodu jestem na Ilium. No to jak ci idzie? Jak sobie radzi nadzieja Zu? Dużo odbudowaliśmy. Zdobyliśmy nawet trochę przydatnych materiałów ze zniszczonego przez ciebie statku getów. Ale naukowcy egzogeni zostali wezwani z powrotem do bazy. Kazano im zabrać resztki Toriana. Czy to egzogeni znowu nęka kolonistów, czy może Torian jakimś cudem przeżył walkę? Nie. Egzogeni bardzo wspierało nadzieję Zu. Wyglądało na to, że chcą nam pomóc przetrwać, a Torian nie żyje. Chociaż po tym, co przeszedłeś, żeby go zabić, twoja troska jest zrozumiała. Obawiam się, że po naszych przygodach na Feros, moje zadanie na Ilium wypada blado. Mogę coś zrobić, żeby ci pomóc? Byłabym wdzięczna. Wyczerpałam już swoje zdolności dyplomatyczne, a wolałabym nie narobić bałaganu. Zniewolenie przez Toriana spowodowało u części kolonistów problemy ze zdrowiem. Zatrudniliśmy kolonialną grupę badawczą, która miała ich przebadać. Ale okazuje się, że kontrakt medyczny zezwala firmie na przeprowadzanie inwazyjnych badań nawet bez naszej zgody. Dlatego tu jestem. No właśnie, chciałem pytać, dlaczego zielona, ale... Opowiedz mi o tym kontrakcie na badania medyczne. Nasz problem zainteresował firmę Baria Frontiers. Zaproponowali, że za pół darmo przeprowadzą badania i leczenie. To od początku było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Ale byliśmy z tym drobnym druczkiem, zapisano naszą zgodę na prowadzenie przez nich inwazyjnych badań dodatkowych, jeśli uznają to za konieczne. Co też zrobili. Naprawdę mogą zmusić was do tych badań? Nie.
ale mogą oskarżyć nas o złamanie kontraktu. Co oznacza, że będziemy musieli zapłacić im normalną cenę za dotychczasowe usługi. Nadzieja ZU dopiero co stanęła na nogi. Nie stać nas na to, Shepard. Jakie problemy ze zdrowiem mają koloniści? Bóle głowy i skurcze mięśni. Podobne do tych, których doświadczali pod kontrolą Toriana. Czasami koloniści w pobliżu innej byłej ofiary Toriana wspólnie z nią odczuwali ból lub gorąco. To na pewno efekt śladowych ilości pasożytniczych zerodników Toriana. Teraz rozumiesz, dlaczego chcemy to zbadać i wyleczyć. Moment, Shiala. Byłaś zielona tylko wtedy, kiedy Torian zrobił z ciebie klona. Normalnie byłaś niebieska, jak każda Asari. Mówiłam, że kontrola Toriana wywołała u nas problemy zdrowotne. To właśnie jest mój. Kilka miesięcy po śmierci Toriana moja skóra zmieniła kolor. A moje zdolności biotyczne stały się niestabilne. Mam też bardzo plastyczne sny o czasie spędzonym u Toriana. To niepokojące. Ale to w sumie ładne, ten zielony. Porozmawiam z grupą badawczą. Dziękuję, Shepard. Przedstawiciel Baria Frontiers zna całą sprawę. To wbijemy tam za moment. To Baria Frontiers niech poczeka. Oficer Dara. A tak, egzekutorka Samara. Odnotuję twoje przybycie w rejestrze. Zrób to. Nas też odnotuj, tak? My też jesteśmy ważną postacią. Erina. A Baria Front... Okej, okay. Erina. Widziałam twoją rozmowę, człowieku. Chcesz się poskarżyć na temat kontraktu medycznego, który podpisali ci koloniści z Feros? Lepiej sobie idź. Twoje życie i tak jest krótkie. Nie marnuj tego czasu na zawracanie mi głowy. Dlaczego tak się upieracie przy tych testach? Do czego mogą wam się przydać? To już nie jest twoje zmartwienie. Podpisano zgodny z prawem wiążący kontrakt. Reszta nie ma znaczenia. Wy wszyscy, ludzie, Turianie, Salarianie, zjawiacie się na naszej planecie, a potem narzekacie, że nie odpowiadają wam nasze prawa. Galaktyka byłaby o wiele lepszym miejscem, gdyby to tylko Asari zdołały wyewoluować powyżej poziomu pierwotniaka. Może dałoby się opracować jakieś inne badania, takie, które odpowiadałyby obu stronom. Jeśli koloniści nie zamierzali dotrzymywać warunków kontraktu, nie powinni byli go podpisywać. Nie do mnie należy ułatwianie im spraw. Czy byłabyś równie bezwzględna, gdyby chodziło o kolonistki Asari? Gdyby to były Asari, borykałyby się z problemem wywołanym przez inną rasę. Asari, tak jak moja partnerka, która zginęła, kiedy Gety zbuntowały się przeciw Quarianom. Albo jak moje córki, które zginęły podczas ataku Getów na Citadelę. Jedna pracowała w ambasadzie, druga witała gości metresy. Ja nie teoretyzuję, człowieku. Nigdy nie uznam obcych za swoich sprzymierzeńców. Mogą mi się przydać co najwyżej jako obiekty badawcze. Ale czekaj. Na Cytadeli my też zginęliśmy, no. Tak jakby, znaczy... O. Czym się zajmowała twoja partnerka na planecie Quarian? Prowadziła badania. Nie ich technologii, ale muzyki. Uwielbiała sztukę Quarian. Mówiła, że mają wiekowe dusze. Moje córki musiały to odziedziczyć po niej. Obydwie uwielbiały rozmawiać z kim się dało, poznawać inne kultury. Musiały być wspaniałymi kobietami. Ich śmierć to strata dla całej galaktyki. To prawda. Myślisz, że pochwalałyby to, co teraz robisz? Ja nie... Nigdy. Ja prześlę poprawiony kontrakt. Nie będzie już testów. W galaktyce jest już dosyć cierpienia. Nie będę go dodatkowo zwiększać. O proszę, Shepard manipulator, ale ja chciałem jeszcze pogadać. Możemy kupić wam coś, znaczy od was. Masz mapy gwiezdne? Tak, ale musiałam załatwić to z Erinią. Teraz przydałby mi się prysznic. A czego się spodziewałaś? To czystokrwista. One wszystkie takie są. A jednak my coś załatwiliśmy. Udało ci się. Właśnie dostałam poprawione kontrakty.
Dziękuję, Shepard. Znowu ocaliłeś nadzieję Zu. Chyba nie mogłam. Czy zawsze tak jest? Stare problemy wracają w nowej postaci? Czy niczego nie da się rozwiązać raz na zawsze? Nadzieja umiera ostatnia, nie? Co? Macie dobrze w tej galaktyce. Nie jest aż tak źle. Możesz coś zmienić, Shiala. Nie każdy ma taką możliwość. Masz rację. Ratując kolonię, dałeś nam szansę. Nie zawiodę ich. Nie zawiodę. Dziękuję za to, co zrobiłeś, Shepard. Dam z siebie wszystko. Może kiedyś, kiedy nie będę organizować kolonii, a ty będziesz mieć trochę wolnego. No, ekipo, słyszeliście. Nasz cel podróży, nadzieja Zu, lecimy tam. A tak naprawdę to nie wracamy chciałam. Do Coni. Dobrze, słuchaj, przejrzę ten kontrakt jeszcze raz. A to ten. Może będzie go trzeba przekwalifikować. Nieważne, rób jak uważasz. Nie, to rób co chcesz się mówi. Wracamy do Coni i musimy w końcu wybrać na bazie tych informacji, jakie mamy. No, musimy wybrać, kto jest agentem. Ponieść konsekwencje tego wyboru. No dobra, przeleciałem cały statek, no te 5 punktów danych to musi być wszystko, albo czegoś nie odkryłem, ale po kolei. Handlarz próbował zabić Batarianina, więc zakładam, że Batarianin nie może być obserwatorem, no bo handlarz by go nie chciał zabić. Nienawidzi tych, co trzymają niewolników. No dobra, czyli Batarianin odpada. Przemytnik i zabójca odmówili współpracy z Worczami ze względu na brak zaufania. Worczy też odpadają, zresztą Worcz byłby ogarnięty na tyle, żeby być obserwatorem. To dziwne, że tacy jak oni mają jeszcze jakieś opory. Turianin zadaje zbyt wiele pytań. Obserwator zaleca usunięcie go, tak? Czyli Turianin też odpada z tej listy. Turiański kontakt dobrze pracuje z handlarzem. Obserwator mówi, że odwołuje zlecenie na niego ze względu na trudności z dotarciem do handlarzy na inne sposoby. No i zostaje handlarz Worczów, nie życzy sobie więcej kontaktów z Salarianinem. Z Salarianina jest więcej szkody niż pożytku. Obserwator zaleca zabójstwo, ale on... Ona... może być po prostu uprzedzona. To chyba nie jest błąd w tłumaczeniu, tylko czemu obserwator, to dlaczego nie obserwatorka? To by nam trochę ułatwiło na zadanie. No ale to jest ona. Więc koleżanka nam chyba wymieniła ile? Wezwij Liarę. Bo no mamy 4 wykluczenia. Shepard, masz jakieś informacje na temat obserwatora? Czyli tak. Batarianin nie wchodzi w grę, Salarianin nie wchodzi w grę, Worcz nie wchodzi w grę, Turianin nie wchodzi w grę, Kroganina... teraz pytanie, jak kwestia płci u Krogan? Czy ci, co walczą i latają... O, żaden nie pasuje. No jedyne co z naszej listy to tylko Kroganin, tylko że tak. Kroganina jako rasa, czy Kroganina jako jego? Bo jeżeli jego, no to on nie pasuje. Jeżeli jako rasa, Kroganie, to też próbuję skojarzyć, czy trafiliśmy na żeńską przedstawicielkę. Krogan... podczas naszej podróży, tak powiedzmy w akcji, nie to, że gdzieś tam na ich planetach, koloniach i tak dalej, ale tego w akcji. Na ten moment żaden nie pasuje. Cała piątka podejrzanych to mężczyźni. Obserwator jest kobietą. Coś tu nie gra. Od kogo masz ten trop? Moja asystentka Nyxeris. To ona zdobyła informację. Mam ją od Nyxeris. Nyxeris, możesz na chwilę do mnie przyjść? Shepard, porozmawiamy później. Czekaj. A jeżeli Nyxeris to jest obserwatorka, w sumie najlepszy układ, najlepsze miejsce miałaby do obserwacji. Ej, halo, dziewczyny. Mijałaś gdzieś... Gdzie jest Nyxeris, mów? Liara, ukrywasz ją przed nami. Shepard, jak dobrze cię znowu widzieć. Nyxeris ukrywała przede mną bardzo ciekawe dane. Dzięki, Shepard. Bez ciebie nigdy bym jej nie złapała. Dzięki tobie zbliżyłam się o kolejny krok do handlarza cieni. Proszę. Nyxeris miała spore wynagrodzenie. Tobie bardziej się przyda. Jak potoczyła się walka? O! Miałaś jakieś kłopoty z Nyxeris? Była bardzo zdolna. Przypuszczam, że kazano jej mnie zamordować. Wzięłaby mnie z zaskoczenia.
ale powinna była poćwiczyć swoje bariery. Niestety teraz już trochę na to za późno. Piękne podejście Liary tutaj widzę. Jaki będzie następny etap twojego polowania? Będę zbierać informacje, odsiewać kłamstwa i rzucać światło tam, gdzie jest cień. A kiedy znajdę handlarza cieni, przyłożę mu polem biotycznym o takiej mocy, że resztki jego ciała zmieszczą się w filiżance. Zaczyna nas przerażać. Mogę ci jeszcze jakoś pomóc? Nie, już dosyć dla mnie zrobiłeś. Jeśli się czegoś dowiem, dam ci znać. Na razie muszę robić to, co robię. No dobrze, czy mogę ci jeszcze jakoś pomóc? Do widzenia, bo jeżeli dobrze kojarzę z komentarzy, to Znajdźmy Handlarza Cieni jest jakimś DLC, więc to nam pchnie misję dalej. Chyba, że źle wyczytałem i to nie jest to DLC, ale podobno u Liary jakieś DLC jest. Do zobaczenia, Liaro. Wie, 5000. Ładnie wynagradza, a później dlaczego pracownicy chcą mnie zabić? No za 5000? Co sobie możemy kupić za 5000 tutaj? Zobaczymy w kolejnym odcinku, bo tam też wybierzemy się na pomoc Coni. Być może szykuje się jakaś grubsza misja w takim razie. Albo coś szybkiego, krótka rozmowa. Nie wiem, jak ten dodatek miałby wyglądać. No ale to przekonamy się właśnie. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.